Policjant Przemysław Kozioł wziął udział w zawodach 7. Pucharu w martwym ciągu, które odbyły się w Łódzku na Ukrainie. Pierwszy raz na siłownię poszedłem, jak miałem 15 lat. Nie? I powiem szczerze, że tak jak wielu moich kolegów, nas do podnoszenia ciężarów, do przerzucania żelastwa wprowadza w ten świat ciężarów Tadeusz Hul, na pewno znany tutaj, to jest specjalista, najlepszy trener w Legnicy pod kątem podnoszenia ciężarów czy trójboju siłowego. Funkcjonariusz wystartował w kategorii wagowej Masters do 100 kg i swoim wynikiem zajął pierwsze miejsce, tym samym pobijając rekord świata należący od 2014 roku do Rosjanina. Duże zawody, 3-dniowe zawody, w których uczestniczyło i przewinęło się ponad 400 zawodników. W sumie zrzeszonych jest w federacji 21 federacji światowych. Największa jednak liczba uczestników pochodzi tutaj z bloku radzieckiego, czyli państwa Ukrainy, Gruzji, Rosji, bardzo duża, mocna reprezentacja Armenii oraz duża reprezentacja tych zawodników z Polski. Policjant miał świadomość, że udało mu się pobić rekord Europy, ale fakt, że dodatkowo okazał się najlepszym ciężarowcem na świecie, był dla niego dużym zaskoczeniem. Powiem szczerze, nie zaglądałem w tabelę, dopiero jak udało mi się ten ciężar podnieść, wyświetlała się informacja, że jest to także rekord świata weteranów tej kategorii wagowej. Przemysław Kozioł trenuje 3 razy w tygodniu. Częściej się nie da, ponieważ, jak tłumaczy, musi pozwolić swojemu organizmowi na pełną regenerację.